dniu dzisiejszym chcielibyśmy przedstawić teatr żywej historii. To jest potyczka w Oberzałę po niemiecku, po polsku w Suchej Górnej. To Rosjanie napotkali na mały opór. Tu mieścił się sztab niewielkiego pułku i będzie zdobywany. Drogą przez park wychodzi grupa uchodźców. Zostaje okrzyknięta przez wartownika. Obsługa CKM zajmuje pozycję na stanowisku. Uciekający przed zbliżającym się frontem niemieckim cywilem powoli podchodzą do zapory. Zostają skontrolowani i przypuszczeni. Wartownik wskazuje im za pałac. Pogania krzykiem. Uchodźcy przynoszą wiadomość o zbliżających się Rosjanach. Szpice jednostek sowieckich są zabite. Podobno bolszewicy palą i grabią, nie oszczędzając nikogo, nie biorą nic. Wziętych w niewolę mordują. Thank you.
ukrywający się w sztabie po wyczerpaniu amunicji poddają się. Zostają rozbrojeni. Rosjanie przeszukują sztab. Rozrzucają skrzynki. Mogą znaleźć w nich konserwy, butelki z wódką i winem i papierosy. Zdejmują zabitym Niemcom buty, zegarki i inne kosztowności. Dowódca każe jeńców ustawić w szpaler i pilnować dwóm wartownikom. Przesłuchaniu przez oficerów NKWD i sprawdzeniu dokumentów zostaje wydany rozkaz rozstrzelania jeńców. Żołnierze postawiają pojmanych pod ścianą. Żołnierze ustawiają pojmany pod ścianą i rozstrzeliwują. Огонь!
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, że odwiedziliście tutaj Suchą Górną, naszych mieszkańców. Dziękujemy serdecznie gościom, którzy nas tutaj odwiedzili. Dziękujemy również za pomoc panu Antoniemu Jędrzejczykowi, naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej. Teraz przekazuję głos panu Krzysztofowi Betce, koordynatorowi grupy rekonstrukcyjnej GRH 3945. Chcieliśmy wam przybliżyć te ostatnie dni II wojny światowej. Zebrała się duża grupa rekonstruktorów i w tej chwili chciałbym ich tutaj państwu przedstawić. Będą występować grupami, żebyście państwo mogli w ten sposób brawami podziękować za tą ciężką pracę, bo to jest praca wielu tygodni, żeby to doszło do takiego skutku. Za niedociągnięcia chciałbym w tym miejscu przeprosić, a myślę, że nie było najgorzej. I teraz tak, od mojej lewej strony chciałbym przedstawić państwu grupę niemiecką reprezentującą 69. Dywizję, 609. Dywizję Wehrmachtu z Wrocławia wraz z paniami. Dziękujemy koledzy, że nas tutaj wsparliście swoją grupą, oddaliście te realia na polu walki. Następną grupą cywilną, tą tak zwaną niemiecką, która za mocą różnych dyrektyw władz niemieckich musiała opuścić tę ziemię, jest to grupa z Polkowic, z Komornik, z Trzepcza, ludności cywilnej. Oczywiście w ubraniach z rekwizytami z tamtej epoki. Kolejna grupa rekonstrukcyjna jest to grupa rekonstrukcji historycznej ze Złotoryi. To jest, odtwarzają żołnierzy radzieckich. Kolejna grupa liczna, dość liczna, grupa też odtwarzająca żołnierzy rosyjskich, jest to grupa rekonstrukcji historycznej Oka z Namysłowa. Dużo. Kolejna grupa kolegów, pasjonatów pozytywnie zakręconych, grupa Pancerni Strzegom ze Strzegomia. Kolejna grupa Strzepnicy, odtwarzająca jednostki Luftwaffe, która też tutaj nas bardzo dzielnie wspierała w umundurowaniu, o porządzeniu tej formacji. Dziękujemy koledzy. No i cóż, nasza grupa 39-45, młoda, z Polkowic. Proszę bardzo koledzy. Naprawdę dziękuję wam. Ja przepraszam, że tak do tyłu się do publiczności odwrócę, ale naprawdę kosztowało nas to dużo pracy na prędce. Bardzo trudno to jest organizować z dużego terenu, ogarnąć przysłowiowo, żeby to zaiskrzyło, zagrało i miało taki efekt. Jeżeli się państwu podobało, dziękuję.